Witam Cię w tym polu kukurydzy, a właściwie zaraz koło pola. Znalazłem taką miejscówkę, więc myślę, że się będzie fajnie oglądać. Bo dzisiaj opowiem Ci, kiedy kobiety są zazdrosne i właściwie kiedy mogą Cię zdradzić, bo to jest jedno z drugim też połączone. A właściwie chodzi o to, kiedy Ty jesteś zazdrosny, bo zauważ taką tutaj analogię. Jeśli Ty jesteś zazdrosny o kobietę, kontrolujesz dziewczynę, czepiasz się tak naprawdę jej komunikacji z kolegą z pracy, z jakimś tam znajomym, chociaż ona sobie tylko z nim pisze, na temat jakiegoś tam zabawnego mema sobie żartują. Nie ma tam nic więcej, to jest tylko koleżeńska rozmowa, a Ty się o to czepiasz, jesteś zazdrosny, sprawdzasz jej telefon, robisz różnego rodzaju tutaj wypominki, no to dziewczyna też przestanie Ci ufać. Dlaczego? No bo skoro Ty jej nie ufasz, ona nie ufa Tobie, Ty jej nie szanujesz, ona nie szanuje Ciebie i to w prostej linii może prowadzić do zdrady. Bo kiedy Wy się tak zaczynacie dystansować emocjonalnie w związku, ona zaczyna ukrywać przed Tobą, z kim się spotkała po pracy, z kim rozmawiała, gdzie była, tylko wymyśla takie tutaj małe kłamstewka, i opowiada Tobie, no widziałam się ze swoją koleżanką, potem Ty odkrywasz, że widziała się z jakimś tam kolegą po pracy, bo musieli obgadać temat związany z tym, czym się zajmują. I Ty znowu robisz jej tutaj awanturę, wykłócacie się, a ona jeszcze bardziej się dystansuje emocjonalnie od Ciebie. I to właśnie będzie powodować, że kobieta może mieć chęć na zdradę. Dlaczego? Ponieważ już nie czuje się z Tobą kompletna, jako partner w związku. Razem nie rozumujecie, nie podejmujecie decyzji, nie rozmawiacie na temat tego, jak faktycznie ona spędzała czas, tylko ona musi szukać tutaj wymówek, kłamać, bo w sumie sam ją do tego zmusiłeś. Okej, ja abstrahuję od sytuacji, gdzie kobieta faktycznie przegina. Wysyła jakieś serduszka swojemu koledze z pracy. Piszą o seksie, bo wtedy masz prawo się wkurzyć, ale kiedy to jest naprawdę neutralna rozmowa, a Ty robisz z tego awanturę, wypominasz jej to, no to ona przestaje Ci ufać, przestaje Cię szanować i w drugą stronę. To się dzieje dokładnie dlatego, że Ty to też pokazałeś na początku. Także uważaj na to, bo to może być przyczyna zdrady. I potem, dlaczego kobiety jeszcze zdradzają w związku? Bo się czują nieszczęśliwe. Kobieta nie zdradzi faceta, kiedy się czuje szczęśliwa. Oczywiście pomijam przypadki, gdzie ona miała trudne dzieciństwo, gdzie była krzywdzona w dzieciństwie przez ojczyma, wykorzystywana w sposób, załóżmy, seksualny, bo wtedy taka kobieta może mieć zupełnie inną konstrukcję psychiczną. Natomiast przeciętna, normalna dziewczyna, kiedy jest zakochana, kiedy ma emocje w związku, uczucia w stosunku do faceta, ona raczej nie zdradzi. Więc ryzyko zdrady jest największe wtedy, kiedy po prostu kobieta przestaje Cię kochać, przestaje być z Tobą szczęśliwa, Ty raz na dwa tygodnie się z nią widzisz, już nie ma takiej dobrej komunikacji, nie śmiejecie się razem, coraz bardziej się kłócicie, generujesz za dużo negatywnych emocji, wtedy właśnie może dojść do zdrady. Tym bardziej, jak się z nią pokłóciłeś, zwyzywałeś ją, no i teraz ona nie odpisuje przez 2-3 dni. Zgadnij, co się może stać. Może pójść na imprezę, założyć konto na Tinderze. Nawet były ostatnio takie badania na Onecie, tam linka Wam wrzuciłem w zakładkach kanału, gdzie sprawdzano, dlaczego kobiety zakładają konto na Tinderze, zdradzają, mając partnerów, mężów czy facetów. No i przyczyna była następująca. One po prostu chciały być szczęśliwe, ale jednocześnie też chciały utrzymać tą relację ze swoim obecnym partnerem, uszczęśliwiając się poprzez seks z kochankiem. Brzmi to abstrakcyjnie, ale bardzo często tak jest, że kobieta może zachować obecnego partnera tylko dlatego, że ma z nim dzieci, jakieś zobowiązania, poczucie bezpieczeństwa finansowe, materialne, natomiast zdradzi go tylko dlatego, że nie jest szczęśliwa, nie ma tych emocji, nie dochodzi w łóżku, czuje się zaniedbana, bo wpadliście w rutynę, bo już nie ma tych emocji tak jak na początku. I dla kobiet tak naprawdę te emocje w związku są dużo bardziej istotne niż cokolwiek innego, więc jak tego nie rozumiesz i nie potrafisz czytać kobiet, będziesz miał po prostu spore problemy i warto się tego uczyć. Tylko do czwartku w tym tygodniu możesz pobrać jeden z najlepszych materiałów, jakie zrobiłem. Jak czytać kobiety, 60% taniej. Polecam serdecznie, pod spodem masz linka. Genialna wiedza, jak odczytywać sygnały kobiet, różne tutaj
złe zachowania ze strony kobiety w związku, jak rozpoznać, czy związek się wypala, czy kobieta cię dalej kocha, czy to jeszcze wszystko z nią długo pociągnie. A nawet opowiadam, jak rozpoznać toksyczne kobiety, czy da się je naprawić, w jaki sposób to prowadzić, jeśli chcesz taką toksyczną kobietę naprawić, żeby była dla ciebie dobra, lepsza, kochająca. Także warto sobie to zobaczyć. Wiedza na całe życie, jak czytać kobiety, 60% taniej, tylko do czwartku, do północy. Korzystaj, bo ta wiedza zmieni ci życie. Jestem o tym przekonany. Bez odczytywania kobiet ty nie rozumiesz, czego one chcą i nie wiesz, jak prowadzić związek, jak utrzymać związek, jak dać kobiecie to, czego ona pragnie, żeby była szczęśliwa. Warto naprawdę to zobaczyć, tym bardziej, że do czwartku masz to wszystko 60% taniej. Polecam, działaj, korzystaj. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!